I raz jeszcze przedstawię, ksiądz Bogdan Bartoł, proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim w zasadzie od bardzo dawna, bo od IX wieku. Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV. Kościół wspomina w tym dniu oczywiście w świętych, ale nie tylko o tych oficjalnie uznanych, o których wiemy, wyniesionych na ołtarz, ale tych wszystkich tych, którzy, no, mówi się, ich życie nacechowane było świętością. Czyli kogo tak naprawdę wspominamy? No, tych wszystkich, którzy swoją wiarą szli za Chrystusem, tych wszystkich, którzy potrafili w swoim życiu dzielić się dobrem i tych, którzy potrafili powstawać ze swoich upadków, słabości i ci, którzy zaufali Panu Bogu, że On jest ich zbawcą i że jest tym, który ich zaprowadzi ku tej wiecznej szczęśliwości. Czyli mogę powiedzieć jednym zdaniem. To są ci, którzy uczestniczą w tym wielkim planie Bożym. A ten plan Boży nazywa się Akcja Niebo. Czy dzisiejsza Ewangelia świętego Mateusza, czyli 8 błogosławieństw, przepiękna Ewangelia, jest wskazaniem dla nas do tego, kto może być świętym? Myślę, że tak. I to jest taka, bym powiedział, Ewangelia, która jest Ewangelią nadziei. Proszę zwrócić uwagę, że to kazanie wygłasza Pan Jezus na górze. On tam się znajduje na górze i On patrzy na tych wszystkich, którzy są u podnóża góry. Patrzy i widzi serca ludzkie. I widzi tam te osoby, które są chore, słabe. Widzi te osoby, które są właśnie prześladowane ze względu na sprawiedliwość, na prawdę. Są te osoby, które są właśnie takie bardzo ciche. I patrząc w te serca ludzkie, daje im nadzieję. I mówi właśnie ci, błogosławieni cisi, błogosławieni ubodzy, błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowanie, błogosławieni, czyli szczęśliwi. Czyli pokazuje im taką prawdę, że to jest ta droga, która prowadzi ku prawdziwemu szczęściu. Bo kończy się ta Ewangelia niesamowicie, że otrzymają tą nagrodę, a ta nagroda jest w niebie. Dzisiaj usłyszałam takie zdanie, że właściwie 1 listopada to my powinniśmy patrzeć w niebo, a nie w ziemię, na groby. To jest tak, rzeczywiście, dlatego że 1 listopada to jest uroczystość Wszystkich Świętych. To jest uroczystość pokazująca taką nam piękną perspektywę naszego życia, celu naszego życia. Oczywiście to jest dzień, w którym jest dzień wolny od zajęć, od pracy i dlatego przybywamy na groby naszych bliskich. Ale powiem, że widzę też takie piękne świadectwo właśnie tego święta. A co jest tym świadectwem tego święta? Jakie są znaki? Zapalone znicze, położone kwiaty. I widzę też osoby modlące się. Co to znaczy? To znaczy, że gdzieś ci, którzy tutaj spoczywają na tych cmentarzach, im życzymy tego, żeby jak najszybciej osiągnęli dar życia wiecznego. I myślę sobie, że gdzieś patrzymy w takiej perspektywie, że oni żyją. Oni są w innej rzeczywistości. A my wszyscy mamy iść ku temu kierunkowi, który sprawi, że wszyscy się z nimi spotkamy. Dziś akurat piękna pogoda, słońce to też inaczej nastraja, ale czasami jak jest taka ponura pogoda we Wszystkich Świętych, a to nie jest wcale rzadkie, my jeszcze idziemy na cmentarz, no to człowiek jest w takim nastroju nie tylko melancholijnym, ale być może nawet smutnym, a Kościół mówi, to jest radosne święto. Dlaczego ono jest radosne? To jest radosne, dlatego że mi się wydaje, że my mamy taką mentalność zwycięzców. I to jest święto zwycięzców. To są ci, wspominamy tych wszystkich, którzy zwyciężyli w swoim życiu, swoje słabości, swoje upadki. I powiem, że mimo, że pora jest taka listopadowa i ten nastrój, tak jak pani redaktor opisała... Ale dziś było pięknie. Dziś było pięknie, dziś było słońce. Dlatego myślę, że Pan Bóg nam może pobłogosławił, że tyle tego zła słyszymy na świecie jest. A tu zajaśniało nam słońce i ta perspektywa, żeby się chwilę oderwać od tej doczesności, żeby spojrzeć w niebo. Ja zawsze mówię, chodzimy tak mocno po ziemi, ale przecież głowę powinniśmy mieć zanurzoną w niebie, serce powinniśmy mieć zanurzone w niebie. I ten znak również, który jest na naszych cmentarzach, to jest znak krzyża. Dla mnie ten znak krzyża jest takim świadectwem, że dobro zwycięża, miłość zwycięża, życie zwycięża, bo przecież na krzyżu tegoż zwycięstwa dokonał Pan Jezus. I wtedy, gdy wpatrujemy się w ten krzyż, to mamy taką wielką nadzieję. Umrzemy, odejdziemy kiedyś, ale tak jak Chrystus też zmartwychwstaniemy i da Bóg, że będziemy razem z Nim przebywać na wieki w miejscu, gdzie nie ma łez, nie ma cierpienia, gdzie jest radość, gdzie jest prawdziwa miłość i gdzie możemy przebywać razem w jednej wielkiej ludzkiej rodzinie. My przychodzimy na cmentarze, rozpamiętujemy, modlimy się, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty. Generalnie rzecz biorąc, na grobach naszych
bliskich zmarłych czy przyjaciół, bo wierzymy, że oni też dostąpili zbawienia, że są w niebie, no że są świętymi, prawda? Ale to nie kłóci się przecież z charakterem święta, ta nasza zaduma nad grobem kogoś bliskiego. Oczywiście, że nie kłóci się, dlatego że my też jako tutaj w Kościele katolickim mamy jeszcze ten moment oczyszczenia. To jest teologia, tutaj uczy nas o tym, że nie od razu tak możemy się dostać do tej przestrzeni niebieskich bożych, że jeszcze potrzeba może tego takiego momentu oczyszczenia. Dlatego też my zanosimy te modlitwy, to będzie ten dzień jutrzejszy, gdzie wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, te polskie zaduszki, gdzie modlimy się za tych wszystkich naszych, którzy zmarli, którzy odeszli od nas i być może właśnie jeszcze są na tym etapie oczyszczenia. Byli już pojednani z Panem Bogiem, ale jeszcze może właśnie jest coś do odpokutowania, jakaś kara, ale oni już są ukierunkowani na Pana Boga. Oni są już ukierunkowani na to, żeby spotkać się z Bogiem twarzą w twarz i cieszyć się tą Bożą radością. Święty ojciec Stanisław Papczyński zapoczątkował modlitwy właśnie za dusze czyśćcowe. Chciałam zapytać, czy jeżeli ktoś jest w czyśćcu, to możemy rzeczywiście swoją modlitwą mu pomóc z tego czyśćca dostać się do nieba? Ależ oczywiście. No przecież my jesteśmy jedną wielką wspólnotą. Pięknie to teologia ujmuje, że jest Kościół chwalebny, ten, który jest w niebie. Jest Kościół oczyszczający się, czyli ten, który jest w czyśćcu. No jest ten Kościół pielgrzymujący, to co jesteśmy my. I my jesteśmy wszyscy ze sobą no, powiązani, połączeni. Dlatego też ta nasza modlitwa, ofiarowanie naszego cierpienia. Zresztą od 1 do 8 listopada mamy te dni, w których możemy ofiarować odpust, czyli to darowanie kary doczesnej właśnie za tych naszych zmarłych. Pod tymi warunkami łaski uświęcającej i modlitwy. Czyli to jest po prostu nasz wielki dar duchowy. I ten dar duchowy sprawia, że taka osoba rzeczywiście może ten moment oczyszczenia przeżyć szybciej. Czyli módlmy się jak najwięcej za tych, ale którzy odeszli. Ale oczywiście musimy się modlić i za tych, którzy odeszli od nas. Musimy się modlić, powinniśmy się modlić, prawda? Tak muszę powiedzieć, muszę. Chcemy się modlić i za tych, którzy żyją pośród nas. A dzisiaj to myślę sobie, że powinniśmy się modlić o ten dar świętości od Pana Boga, żebyśmy mimo naszych upadków, żebyśmy umieli powstawać i żebyśmy ten dar tej świętości odczytali jako nasze wyzwanie i nasz cel życia. Nie bójmy się świętymi być i myślę sobie, że świętym dobrze też jest być. Ładnie to ksiądz powiedział, nie bójmy się świętymi być, ale ktoś zapyta, no zaraz, ale ja to jestem taki zwykły grzesznik ziemski, to gdzie ja tam do świętości? Ja myślę, że większość świętych to są tacy zwykli grzesznicy. Zresztą tak niedawno teraz rozmawiałem tutaj, że jakby się poczytało żywoty świętych, tych, którzy są kanonizowani, beatyfikowani, to ich życie wyglądało no, bardzo różnie, bym powiedział. Nieraz byli bardzo daleko od Pana Boga. Ale powiem, że to, co chyba jest takie też i piękne i ważne, że zawsze mamy tą możliwość powrotu. To jest cudowne, wspaniałe doświadczenie chrześcijańskie. Obojętnie jakbyś daleko odszedł od Pana Boga, od drugiego człowieka, zawsze masz możliwość powrotu. Nieprzypadkowo do Boga zwracamy się Ojcze, a Ojciec kocha swoje dzieci, troszczy się o nie. Jeśli przyjdą, to je odnajdzie i ale przyjmie. Ksiądz mówi o tym powrocie tu na ziemi, że jeszcze na ziemi możemy zrobić coś dobrego. A są tacy, którzy uważają, że no tutaj robimy, co robimy, a dopiero tam, po tamtej stronie, będziemy ocenieni. No, oczywiście my tutaj mamy to nasze życie, kilkadziesiąt lat tego życia i to jest życie, w którym dokonują się nasze wybory. Proszę zwrócić uwagę, to jest też bardzo piękne, cudowne doświadczenie, że Bóg nikogo nie zniewala swoją miłością. Ja chcę powiedzieć, że zawsze mamy tą możliwość wyboru, czy chcemy kochać Pana Boga, czy chcemy kochać drugiego człowieka. Czyli ważne są nasze uczynki bardzo tu ważne, na ziemi. Ale oczywiście, że są ważne. Jak nie żyjemy. Tu robimy, co chcemy, a tam zobaczymy, ja zobaczymy sobie, jak zostaniemy ocenieni. Że myślę, że warto sobie po tym pomyśleć, żeby tak żyć i to swoje życie tak pięknie przeżyć, żeby kiedyś stanąć przy wrotach niebieskich, tak mówiąc obrazowo, usłyszeć cudowny, piękny głos. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Bo niektórzy mówią tak, no przecież wszyscy ochrzczeni są zbawieni, to w zasadzie mogę tu na ziemi robić, co chcę. To nie jest tak. Myślę sobie, że jeśli oczywiście przyjęliśmy chrzest, czy zostaliśmy włączeni do tej wspólnoty Kościoła, oczywiście za każdego człowieka umarł Chrystus na krzyżu. Czyli dokonane odkupienie zostało, odkupił każdego człowieka. Ale też trzeba powiedzieć, że Bóg
jednak bardzo chce tego, żebyśmy na Jego miłość odpowiedzieli swoją miłością. Żebyśmy umieli również żyć w taki sposób, jak Pan Bóg sobie tego życzy. Nie przypadkowo mamy przykazania kościelne. Człowiek pewnie pytał Boga, jak żyć, jak postępować, co czynić. Nie przypadkowo Chrystus na pytanie, jakie przykazanie jest największe, odpowiada przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że mamy drogowskazy, mamy kierunki. Żeby być blisko Boga, być blisko drugiego człowieka, najprościej trzeba kochać, bo tak naprawdę ci święci, czym się oni wyróżniali? Oni nieraz grzeszyli, upadali, odchodzili, ale wracali. Dla mnie jest takim przykładem święty Piotr, cudownym świętym, który jest mi bardzo bliski. Zdradził, zaparł się. 3 razy. A potem zapłakał gorzko, a na pytanie, czy ty mnie miłujesz, odpowiedział krótko, Panie, ty wiesz, że cię kocham. I myślę, że nawet w tych trudnych sytuacjach, takich, gdzie już będziemy się żegnać z tym światem, to jednak wierzę, że będziemy mieli taką łaskę, gdzie usłyszymy, czy powiemy, Panie Boże, Ty wiesz, że Cię kochałem, albo przynajmniej powiem, starałem się Cię kochać. Tak sobie myślę, że te wszystkich świętych i te dni właśnie teraz, to są oczywiście nasza pamięć, modlimy się za tych naszych świętych zmarłych, za zmarłych, którym trzeba pomóc, bo na przykład jeszcze nie doszli do nieba, ale myślę sobie, że one są też bardzo dla nas, bo my się zatrzymujemy nad ich grobem i zatrzymujemy się też nad swoim życiem. Ja myślę, że to są dni bardzo potrzebne nam, dlatego że my żyjemy w takich czasach, gdzie trochę żyjemy naskórkowo, powierzchownie, w czasach, w których ciągle się śpieszymy, w czasach, w których ciągle gdzieś biegniemy. A tu przychodzi taki moment, gdzie człowiek sobie musi odpowiedzieć na takie zasadnicze pytania. A co jest moim celem tego życia? No właśnie. Ku czemu ja zmierzam? Przecież to teraz zadajemy sobie pytanie, a co jest po śmierci? Czy godzę się na to, żeby śmierć, ta, którą doświadczamy tu na ziemi, kończyła wszystko i człowiek gdzieś w swoim wnętrzu zadając sobie takie pytania, mówi, nie, to jest niemożliwe. To jest po prostu coś, z czym się nie godzimy. Mamy jeszcze tyle spraw do załatwienia, tak mówiąc troszeczkę kolokwialnie. Mamy jeszcze tyle rzeczy do omówienia. A ponadto trzeba sobie powiedzieć jedno. To są też pytania dotyczące tego, jak żyję, jak postępuję, ale też myślę, że sięgając pamięcią do tych naszych bliskich, którzy odeszli, to też w naszym sercu rodzi się takie dziękczynienie, że dziękujemy za dar ich życia. Oni żyli, oni byli pośród nas, myśmy ich znali, kochali, tyle im zawdzięczamy. Chcemy im za to podziękować, a z taką nadzieją, że oni odeszli, powiedzieli nam do zobaczenia i czekają na nas. Wielu z nas jednak nie może sobie wyobrazić tego, że Pan Bóg powiedział, wszyscy będziecie świętymi ze mną. Pan Bóg to jest, mówię, ktoś, kto kocha każdego człowieka. I ja powiem, że nasze ludzkie wyobrażenia o miłości Pana Boga zawsze będą niedoskonałe, zawsze będą nieadekwatne do tego, co rzeczywiście Bóg może sprawić w życiu człowieka. To nasza ludzka miłość jest ograniczona, niedoskonała i tak, abym powiedział, mało pojemna. A Bóg rzeczywiście potrafi tak zadziwić nieraz. I tak sobie nieraz myślę, jak czytam żywoty świętych, jak on tego świętego Augustyna rzeczywiście przeprowadził na tą swoją stronę. Człowieka zagubionego, człowieka, który niewiele miał wspólnego z Bogiem, człowieka pogubionego życiowo, a jednak gdzieś ta jego łaska sprawiła, Boża łaska, że wrócił, że przyszedł i stał się nawet biskupem. I to jest ta miłość Boża, która zadziwia, zachwyca i która powoduje to, że człowiek rzeczywiście ma taką wielką w sercu nadzieję. Panie, może widzisz, że jestem słaby i niedoskonały i może widzisz, że nie wszystko się udaje, ale ja wiem, że Ty mnie kochasz. Tak jak ktoś kiedyś się tak cudownie modlił, mówiąc tak, Panie Jezu, Ty pamiętaj o mnie. I ponoć przyśnił mu się Pan Jezus następnego dnia, który powiedział do niego, Johnie, ale ja Cię proszę, Ty też o mnie pamiętaj. Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również Państwu. Adrian Klarenbach i minęła 20 przed Państwem.